Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował dla Państwa film o zasadach udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Myślę, że każdy z nas, niezależnie od tego, czy jest profesjonalnie przygotowany, czy też jest człowiekiem wypoczywającym na urlopie, czy też przypadkowo znajdującym się na przykład w miejscu wypadku, powinien znać te podstawowe zasady i umieć udzielić pomocy. Myślę, że pomoże to bardzo wielu ludziom w ratowaniu ich życia i zdrowia. Tym razem na szczęście nic się nie stało, ale każdemu może się kiedyś zdarzyć, że będzie potrzebował pomocy i każdy z nas może kiedyś znaleźć się w sytuacji, gdy będzie musiał komuś pomóc. Za chwilę obejrzysz film, który dostarczy Ci podstawowych informacji na temat zachowania się w sytuacji, w której zagrożone jest czyjeś życie. Rodzina Tomka wyjeżdża na wakacje. Przy pakowaniu się, jak zawsze, jest sporo zamieszania. Jednak w całym tym pośpiechu nie może zabraknąć czasu na to, co najważniejsze. Fotelik dla dziecka musi być założony starannie i w prawidłowy sposób, zgodnie z instrukcją. Tomek ma 17 lat. Dla chłopaka w jego wieku wakacje to najważniejszy czas w całym roku. Tyle nieprzewidzianych rzeczy może się wydarzyć. W podobnej sytuacji trudno jest zachować zimną krew i pamiętać o wszystkim. Jednak niosąc pomoc, nie powinniśmy przy okazji narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych uczestników ruchu. Zaparkowany na poboczu pojazd zawsze musi być dobrze widoczny. Pamiętaj o zaciągnięciu ręcznego hamulca i włączeniu świateł awaryjnych. Zanim oddalisz się od pojazdu, koniecznie załóż kamizelkę odblaskową. To bardzo ważne, by zakładać ją nie tylko po zmroku. W aucie powinno być tyle kamizelek, ilu jest pasażerów. Halina, dzwoń po pomoc! Z każdego telefonu, każdej sieci możesz za darmo zadzwonić pod numer pogotowia ratunkowego 999, Straży Pożarnej 998 lub Policji 997. Ewentualnie możesz wybrać numer 112. Gdy dzwonisz po pomoc, najważniejsze jest, abyś odpowiadał na pytania dyspozytora. Najpierw powiedz, co się stało. Na przykład samochód osobowy wypadł z drogi. Podaj swoje imię, nazwisko i numer telefonu, z którego dzwonisz. Podaj ilość poszkodowanych osób. Określ też, o ile możesz to stwierdzić, ich stan. Na przykład jeden nieprzytomny mężczyzna nie oddycha. Następnie określ miejsce wypadku, drogę, miejscowość, ulicę. Poinformuj o czynnościach, które podjąłeś wobec rannego. Krótko, ale dokładnie odpowiedz na każde zadane Ci pytanie. Pamiętaj, nigdy nie przerywaj pytającemu, ani pierwszy nie odkładaj słuchawki. Osoba, z którą rozmawiasz, może udzielić Ci ważnych informacji na temat tego, co powinieneś zrobić lub czego w danej sytuacji robić nie wolno. Tomek, apteczka!
Apteczka to niezbędny element wyposażenia każdego auta. Nie wiemy, kiedy będziemy jej potrzebować, a przecież może od niej wiele zależeć. Najlepiej jest trzymać apteczkę w bagażniku, gdy będzie zabezpieczona przed działaniem słońca. W apteczce powinny się znajdować gumowe rękawice medyczne, nawet kilka par. Powinny być dobrej jakości, żeby można je było założyć szybko i sprawnie. Pierwsza pomoc to nie zmywanie. Tu liczy się każda chwila. Oprócz tego bandaże opatrunkowe, maseczka do sztucznego oddychania, chusta trójkątna i agrafka, plaster na drobne skaleczenia i środek dezynfekujący, koc ratunkowy i nożyczki. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli jej używać, jednak apteczka to po prostu wymóg zdrowego rozsądku. Zwróć uwagę, czy rozbity pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną. Jeśli poduszka nie zadziałała, bądź ostrożny, może wystrzelić w każdym momencie. Zaciągnij ręczny hamulec i wyłącz stacyjkę uszkodzonego pojazdu. Wyjmij kluczyk, żeby uniknąć przypadkowego zapłonu. Najpierw sprawdź reakcję osoby nieprzytomnej. Potrząśnij delikatnie za ramię, spytaj, czy pan mnie słyszy. Wezwij pomoc. Czy może pan otworzyć oczy? Czy pan mnie słyszy? Następnie udrożnij drogi oddechowe. Zatkaj nos i lekko odchyl głowę. Udrażnianie dróg oddechowych to prosta czynność, od której jednak może zależeć życie poszkodowanej osoby. Sprawdź, czy poszkodowana osoba oddycha, czy możesz usłyszeć lub wyczuć oddech, czy klatka piersiowa rannego unosi się. Powiedz, że jest nieprzytomny i że nie oddycha! Tomek, nogi! Jeżeli nie wyczujesz oddechu, rozpocznij sztuczne oddychanie. Uciskaj klatkę piersiową rannego z częstotliwością 30 do 2, co oznacza, że po wykonaniu 30 uciśnięć powinieneś zrobić 2 głębokie wdechy. Obserwuj klatkę piersiową rannego. Jeśli wdech został wykonany we właściwy sposób, klatka piersiowa na pewno się uniesie. Każdy wdech powinien trwać około sekundy. Czynności te powtarzaj do czasu, aż poszkodowany zacznie oddychać lub do momentu przybycia karetki. Pamiętaj, nigdy nie wolno trenować sztucznego oddychania na osobie przytomnej, ponieważ może się to skończyć jej śmiercią. Jeżeli ranna osoba ma uszkodzony kręgosłup, każdy ruch może pogorszyć sprawę. Dlatego, jeśli nie ma takiej konieczności, ranny oddycha i znajduje się w bezpiecznej pozycji, lepiej go nie ruszać. Teraz uważaj, to bardzo ważne. Zorientuj się, czy osoba poszkodowana nie jest zakleszczona we wnętrzu pojazdu. Jeśli tak się zdarzy, konieczna jest interwencja straży pożarnej, która posiada specjalistyczne narzędzia. Spójrz, na czym polega ich działanie. Czy nie trafiłeś na muchomorki, tak? Piękne było, naprawdę fajne. No dobra, to jedziemy na Mazury. I co tam będziemy? Tato! Podobne sytuacje zdarzają się każdego dnia. Pamiętaj, nigdy nie należy bagatelizować bólu serca. Im wcześniej nastąpi odpowiednia reakcja, tym większe są szanse na przeżycie.